Wiesz, że król Kazimierz Wielki nie był ostatnim piastowskim władcą? Wraz z nim wygasła królewska linia, ale po jego śmierci dynastia Piastów rządziła jeszcze przez ponad 300 lat na Śląsku. Ostatni męski potomek Mieszka I zszedł z tego świata w 1675 roku. Jerzy IV Wilhelm władał księstwem legnicko-brzeskim i zmarł w zamku w Brzegu. Żywot zakończył z powodu ospy, którą zaraził się w trakcie polowania, mając zaledwie 15 lat. Wiedziałeś o tym?